Jeśli jest zbyt gorąco lub zimno, nie czujemy się zbyt dobrze. Czy jednak tylko temperatura ma wpływ na nasze samopoczucie? Być może pamiętacie sytuację, gdy podczas mówienia zasychało Wam w gardle albo piekły Was oczy? Dzieje się tak dlatego, że w powietrzu znajduje się za mała ilość pary wodnej. Ilość pary wodnej w powietrzu nazywamy wilgotnością. Wilgotność ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Na przykład odpowiedni poziom wilgotności pomaga naszemu układowi odpornościowemu bronić się przed niebezpiecznymi mikroorganizmami. Wilgotność jest również bardzo ważnym czynnikiem kształtującym pogodę. Ilość pary wodnej w powietrzu pozwala nam określić prawdopodobieństwo wystąpienia opadów, przymrozków czy rosy. Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować przyrząd do mierzenia wilgotności powietrza, czyli higrometr. Listę potrzebnych rzeczy widzicie na ekranie. Najpierw przygotuję włos. Będzie on najważniejszą częścią naszego higrometru. Przecieram włos płynem do dezynfekcji, aby usunąć z niego zanieczyszczenia i tłuszcz. Obcinam końcówkę słomki i wkładam do jej środka kilka ziarenek. To będzie nasz wskaźnik. Do słomki przyklejam włos, wykorzystując taśmę dwustronną. Teraz przymocuję słomkę do deseczki. W tym momencie koniecznie poproście o pomoc rodziców. Teraz muszę przymocować drugi koniec włosa. Wykorzystam do tego gwóźdź i taśmę dwustronną. Naciągam włos tak, aby wskazówka znalazła się wysoko. Następnie przyklejam taśmę, na której będę zaznaczać położenie wskazówki. Higrometr jest gotowy. Teraz sprawdźmy, jak on działa. Zaznaczam początkowe położenie wskazówki. Następnie spryskuję włos wodą i czekam około 5 minut. Zobaczcie, co się stało. Porównajcie początkowe i końcowe położenie wskazówki. Co zaobserwowaliście? Włos suchy jest krótszy niż mokry. W naszym doświadczeniu wydłużenie włosa skutkuje opadaniem wskazówki, która jest do niego przymocowana.